Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest sobota. Wstałam wcześniej i korzystam z tego, nie wiem czy wam mówiłam w którymś vlogu, ale mamy remont elewacji budynku i codziennie panowie bardzo hałasują, także nie za bardzo mam jak nagrywać, bo jest straszny hałas. Kicia. Jest też mega, mega gorąco, jest naprawdę straszny upał. A no i właśnie nagrałam wam haul. Między innymi tą bluzeczkę właśnie wam pokazywałam w holu i już pewnie jak ten vlog... Czekajcie, tak zrobię może. No chodź Suszek też, chodź. Chodź. No chodź. Chodź tutaj. Zazdrościsz, że kot siedzi na kanapie? Chodź. Już pewnie ten haul będzie... No powiedzmy. Już ten haul będzie na kanale. Patrzcie, tutaj problemy techniczne. Kot się obraził, nie chce być we vlogu. Kicia! 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 Wisi jako na mnie zlewa, to jest niesamowite. Chodź Suszek, a ty też mnie zlewasz? No chodź! 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 Wsadzę cię. O matko, tak? Tylko się tam nie pobicie w tle może mi w filmie, co? Tak, więc jest bardzo gorąco, jeżeli chodzi o... update makijażowy, to dzisiaj nałożyłam naprawdę odrobinę tego BB kremu BB Dr. G, ale to dosłownie i tak paluszkiem roztarłam i na to Caudalie, nie, i na to jeszcze puder z Maca Fix, też bardzo delikatnie i Caudalie i wydaje mi się, że podoba mi się ten efekt chyba bardziej, ale ja jeszcze widzę to na twarzy. Nie wiem, może mam obsesję, to słuchajcie, teraz będziecie wysłuchiwać mojej sagi o podkładach w każdym filmie. No ale... Ale trudno. Jest bardzo, bardzo gorąco i za chwilę przyjedzie Tomek i już się za nim bardzo stęskniłam, bo go nie było 4 czy 5 dni. No, to chyba nasze najdłuższe rozstanie, kiedy się nie widzieliśmy. Tomek bardzo nie lubi, jak nie lubi gdzieś wyjeżdżać sam beze mnie, albo jak ja wyjeżdżam bez niego. Ja to tak, znaczy nie zrozumcie mnie źle, ja najbardziej lubię z nim spędzać czas i najfajniej się razem bawimy, ale no też jak gdzieś, no wiadomo, jak trzeba, to trzeba wyjechać, tak? Tomek strasznie nie lubi. Ale to jest właśnie nasze chyba najdłuższe rozstanie. Od 3 czy 4 lat i nigdy nie umiem tego policzyć, ile my jesteśmy już razem. Więc tak, już się bardzo, bardzo stęskniłam i zaraz mam przyjechać i mamy gdzieś pojechać coś zjeść, więc idę się przebrać i potem wrócę do was. W każdym razie założyłam, to jest ten zwykły top Zary taki, który wam ostatnio pokazuję, który mam we wszystkich kolorach i ten jest akurat czarny na ramionczkach, będzie ok. I do tego mam coś, co wygląda jak bardzo krótka spódniczka. A to jest takie oszustwo, bo to są shorty. I ja to kupiłam w zeszłym roku w Zarze. I to jest właśnie, widzicie, takie śmieszne. O, tak to wygląda, tylko że schudłam sporo od zeszłego roku. Zobaczcie, trochę mi to... Ale jak sobie tak na biodra opuszczę, to wydaje mi się, że jest ok. Delikatnie mi to odstaje, ale co tam. I do tego mam klapeczki Meliski z kwiatkiem. Też mam je z zeszłego roku i one mi się bardzo podobają, bo one wyglądają jak te kwiatki Chanel. To się nazywa Camellia. No wiecie o co chodzi, jak pakują torbę i przyklejają te takie kwiatki, to tak wygląda i bardzo mi się te klapeczki podobają. W ogóle są strasznie wygodne. Właśnie są fajne, że wiecie, to są Japonki, ale jednak no nie wyglądają tak jak nie wiem. To w ogóle są zniszczone, ale wiecie o co chodzi, że jak jest tak gorąco, no to w takich sportowych japonkach gdzieś do miasta może niekoniecznie, a tak... Możemy prosić o ciszę. A w takich już jest ok, także... No, taki mój outfit. Jele, wrócił. Jeee, wróciłem. Cieszę się, pokaż, że wróciłeś. Bardzo. Oj, bardzo. W domu najlepiej. W domu najlepiej. Ze słoniem. Ze słoniem. Lew i słoń zawsze razem. A jak są osobno, to da. I przyszliśmy, jesteśmy w Mexikanie. Pokażę wam. To jest jedna z fajniejszych knajp w Łodzi. Znaczy, to jest sieciówka.
Warszawie też jest. Ale to jest takie fajne podwórko na zewnątrz. Tutaj akurat my siedzimy pod takim, w takich podcieniach. A tu jest podwórko i jest straszny upał dzisiaj. I nie wiem, co mam zjeść. Nie mogę się zdecydować, co bym chciała. Ty jesz enchiladę? Enchilada combinados. Bardzo ostro. A Tomek zawsze to je. A ja się zastanawiam nad tacos. Nie chcę się wyostrzyć na tacos, wyobraź. O, już. Ale to z chrupkiem będziesz mieć. No właśnie to mnie kusi. Z chrupkiem? Dawaj sobie z chrupkiem. To też, fajitas też są bardzo dobre i enchilada combinados to jest chyba najlepsze danie, ale zawsze to jemy. Już mam ochotę na coś innego. Ty nigdy tego nie jadłaś. Tak, no nie gadaj. To fajitas właśnie. Ale nie zjem tego sama. Ja ci pomogę. Głodny lew, lew, lew. Patrz, nawet z krewetkami. Najgorzej. Burritos. No pyszne to są rzeczy, naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Falstaff. Znowu barman ma mocną rękę. Wiesz, która jest godzina? Nie wiem. Gdzie masz zegarek? Zapomniałam założyć tego wszystkiego, tak się ucieszyłam, że przyjechałeś. Dobra, dobra. Ale to jest pyszne. Najlepsza jest truskawkowa. Dobra jest, nie? Skubana jest pyszna, naprawdę. Prawda. Prawda. To jest pyszne. Uwielbiam ten ogródek, powiem ci. No, ja też. Najbardziej tu lubię, jedzenie jest dobre, lubię przychodzić właśnie jak jest ciepło ze względu na ten ogródek, bo się tak przyjemnie siedzi. No. Mało jest takich miejsc, żeby posiedzieć na zewnątrz, żeby było tak fajnie. Tak, bo w takich ogródkach na Piotrkowskiej nie jest tak fajnie jak tutaj. W bramie, intymnie. Spoko jest. Intymnie. No w sensie, że nie chodzą ci żule i nie proszą o 5 zł. Witamy w Łodzi. No. Koniec? Nie, powiedz coś jeszcze. Co? No powiedz, słońce. Co mam powiedzieć? Dzisiaj już, a w ogóle to nie jest tak wcześnie, która jest piąta? Czwarta? Piąta. No która jest? 3:10. No, można pić. Spokojnie. Przecież tak dzisiaj będziemy pić. Będziemy na urodziny. A potem będziemy pić, bo jest mecz, tak? Ja nie będę pił. Nie będziesz pił? Ale w ogóle dzisiaj czy na meczu? Na meczu. Na pewno będziesz pił piwo, nie oszukuj. Piwo się nie zalicza do pojęcia picie. Właśnie. A pizza to nie fast food. To, no co ty? Samozdrowie. Pizza fast food. Ty wiesz, co to jest fast food? Przy pizzy trzeba wypielęgnować. Słyszę. A nie. No co, pizza nie jest fast foodem. Nie możesz mówić, że pizza to jest fast food. Nie można podjechać do... No ale do zdrowej żywności. McPizzy na McDrive'a. A masz slajsownię we Włoszech. No slajsownia to jest fast food. To jest fast food pizzowy. Szkoda, że w Polsce tego nie ma. No szkoda. Fajne. Nie no, ma, robi przecież to Pizza Hut. Sprzedaje na slajsy. Ale tak możesz iść, że na wynos do rączki ci dadzą, nie? Tak. Tak? Mhm. To nie wiedziałam nawet. No ale tak to nie ma, że idziesz po ulicy i zjem sobie slajsa pizzy. Nie wiem, czy to dobrze, ale wchodzę ci w twarz cały czas te. Co ty robisz? Nie pijesz. To koniec tego. Kończymy. Jest i moje tacos. Ja już jem. Już jesz? I jak tam ciebie? Nie czekam. Dobrze. Chciałem zauważyć, że zmieniłem swoje miejsce siedzenia, ponieważ robiliśmy zdjęcie i trzeba było się przesiąść. Okej, już jest wieczór. Wychodzimy na imprezę i pokażę wam jeszcze, co mam na sobie. W tle słyszycie mecz. Tomek ogląda. Ja nie. No nie rób specjalnie głośno. Polska! Polska!
Polska! Już? Ej, tutaj krzywa jest ta kamera. Gdzieś tam przewala na kanapie. I tak, na sobie mam. Tak, pokazuję w kółko te same ciuchy. Mówiłam wam, że ja noszę cały czas te same rzeczy. Także musicie to przeżyć. To jest ta moja bluzeczka, taka bluzka, sweterek z Zary, on jest czarno-biały. Zawsze jak to mówię, bo się czasami dziewczyny pytają, czy to jest czarno-białe, czy biało-granatowe. Tak jak z tą sukienką, czarne ze złotym. Czy tam, nie, czarno-biała, czy niebieska ze złotym, czy coś takiego, no nieważne. I do tego mam białe spodnie z kantem. One właściwie nie są białe, one są takie off-white, to jest taka złamana biel, ale tego nie widać w połączeniu z tą bluzką. I do tego jeszcze się waham, ale zakładam chyba te klapki, mam ochotę na coś płaskiego i wygodnego. Idziemy do domu, do znajomych, więc jakoś nie tak bardziej luźno miałam ochotę się ubrać. O tyle fajnie, że już się troszkę ochłodziło, bo był straszny upał. Już jest tak w miarę przyjemnie. A wczoraj, słuchajcie, była taka burza, że tak jak się nie boję burzy, to się bałam masakrycznie. I dzisiaj w radiu słyszałam, że właśnie podobno w Łódzkim była najgorzej, właśnie przeszło najgorzej, największe straty były z powodu tej burzy. Tak, na paznokciach mam Rain Rain Go Away. Standardowo ostatnio cały czas go noszę. Dzisiaj malowałam paznokcie i chciałam pomalować na czerwono, bo mówię, może do tych pasków, ale mówię, nie, tak mi się podoba, że jeszcze raz pomalowałam na ten sam kolor. Tutaj moja obrączka, ten pierścionek ze Swarovskiego. Tu wszystko to samo. Małą torebeczkę na łańcuszku. I co jeszcze wam tu mam pokazać? Chyba wszystko. A na ustach mam pomadkę Berbe, oczywiście konturówkę z Petsfy i pomadkę z Berbery Anti-Crows. Na oczach paleta ta czekoladowa Too Faced. No i właściwie to by było na tyle. Jeszcze raz pokażę. Tak to wygląda. No i tak, dzisiaj chyba wyjdzie taki krótki vlog, ale postaram się, żeby następne były dłuższe. No i tak, do zobaczenia w następnym filmie, trzymajcie się.